Przed nami piłkarski spektakl i mnóstwo emocji. No, nie podjąłbym się wskazać faworyta w dzisiejszym spotkaniu. Też mi się tak wydaje. Oby tylko chciało im się chcieć. Spotkanie rozpoczęte. Mikael Nilsson. Trondelli. Tykesen. Trondelli. Ryzykownie, ale udanie. Gajtkowski. Dobra sytuacja, niebezpiecznie. No i mamy dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. Nie ma wątpliwości. Gwizdek przerywający akcję i decyzja arbitra. Rzut karny. Jest gol! Efektownie wykonana ta jedenastka. Ale trzeba powiedzieć, że rzeczywiście bezbłędnie trafił. Poprzeczka tym razem nie uratowała ich od straty gola. 14 minuta i pierwszy gol w tym meczu. Uderzenie. Pytanie, gdzie jest obrona? Strzał niecelny. Nieczysto uderzona piłka poszła w bok. Piłka minęła linię końcową i rozpocznie bramkarz. Gajtkowski. Skutecznie dograł do kolegi. No i udało się odzyskać piłkę. Piłka poza linią boczną. Rzut z autu. Pięknie podał. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Ciekawie się to rozwija. No nie, takich sytuacji nie powinno się marnować. To się może zdecydowanie zemścić. Takie zagrania często kończą się utratą piłki. Świerblewski. Znakomicie, w tempo. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Atak przerwany, jest spalony. Strata piłki. Udane podanie.
Podaje z powrotem. Dobra okazja! No nie, to nie mogło zaskoczyć bramkarza. Nie musiał się nawet ruszać. Precyzyjne dogranie głową. Jan. Gajtkowski. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Udane podanie. Dośrodkowanie w pole karne. Niestety, nic nie wyszło z tego dośrodkowania. Ładnie piętą dograł. O to chodziło. No, wychodził tam sam na sam. Podniesiona chorągiewka. No i mamy spalonego. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Za nami pierwsza połowa tego meczu. Wydaje się, Darek, że wszystko ustawił rzut karny. Tak, myślę, że o tym głównie dyskutować będą kibice w czasie przerwy. Był na pewno kontrowersyjny, no ale nie zmienia to już faktu, że prowadzą w tym spotkaniu. No, z wykrycia będzie szansa. Znakomite dośrodkowanie. Dobra interwencja, ale dalej może być groźnie. Ryzykowna, ale udana interwencja. Faul ewidentny, sędzia przerywa grę. Będzie rzut wolny, ale czy tylko na tym się zakończy? Krondeli. Sobiech. Świerblewski. No i proszę, odebrał piłkę przeciwnikowi na skrzydle. Tomas Rasmussen. Krondeli. Tykesem. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Krondeli. Co z tego wyniknie? Doskonale zagrał. Odegrał ponownie piłkę. Kolejne podanie. Szansa! Tym razem nie udało się. Może za jakiś czas. Trener dokonał zmiany. Liczy, że nowy zawodnik rozrusza grę kolegów. No, nie mają innego wyjścia. Przegrywają w drugiej połowie. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Było gorąco, ale obrona ma chłodny umysł. Krondeli. No, zupełnie jakby byli na treningu, podają piłkę między sobą. Rzeczywiście dobre podanie. Ma szansę na dośrodkowanie. Hiszpańska piłka w polu karnym. I teraz strata. Mikael Nilsson wspaniale przechwycił. Tykesen. Krondeli. Tykesen. Piłka wciąż w grze. Piłka w pole karne. Strata w ataku. Wznowienie gry rzutem z autu pod polem karnym rywala. Prowadzą w drugiej połowie. Słuszna decyzja trenera, aby wprowadzić gracza, który ma sporo sił. Pięknie dograł. Podniesiona chorągiewka, spalony.
Obrońca wykazał się teraz przytomnością umysłu. No, udało się przejąć. Thomas Rasmussen. Dobre rozegranie. Piękna akcja, zobaczmy. Świetne podanie, czy to wykorzystają. No i bramka, proszę Państwa. Nie po raz pierwszy w tym meczu potwierdzają swoją dobrą postawę. Teraz nikt już nie powie, że ma wątpliwości, komu należy się zwycięstwo. Gajtkowski. Ależ akcja! Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Ależ ładnie to obronił. Pokazał, że jest wielkim graczem. Słowa uznania dla bramkarza. To już koniec meczu. On wciąż nie puścił gola, mimo tylu sytuacji. Krzysztof Bąk. Właśnie sędzia zakończył to spotkanie.